przyszłość miasta to oczywiście dzieci. Trzeba o nie zadbać, stworzyć warunki rodzinom opolskim, żeby mogły też wychować swoje dzieci. Stąd rzeczywiście inwestycja w taką przyszłość Opola, w to, co za kilkanaście, kilkadziesiąt lat również będzie się działo, bo to duża inwestycja, 120-osobowy oddział. I cieszy mnie, że doprowadzamy ją do punktu startu, a za 14 miesięcy do finiszu, może troszeczkę szybciej, ale 14 miesięcy to taki dobry termin. I też miejsce, w którym ono jest, czyli Zaodrze, tam, gdzie ten deficyt miejsc w przedszkolach jest najbardziej odczuwalny. Więc opolskie rodziny pierwsze odczują to, że jest to po prostu dobra i potrzebna inwestycja. Wartość tej inwestycji jest o wiele wyższa w stosunku do tego, co zakładaliśmy. Ze względu na fakt, iż planujemy zawsze budżet wcześniej o rok i przedkładamy to Radzie Miasta, natomiast później w trakcie realizacji budżetu w danym roku budżetowym mamy zupełnie inną realność, a ten rok jest szczególnie specyficzny ze względu na szybkość zmian, jakie występują, a szczególnie jeżeli chodzi o kwestiach finansowych. Wartość obecnej inwestycji wynosi 12 milionów 750 tysięcy, natomiast my planowaliśmy około 11 milionów złotych. Więc niecałe 2 miliony musieliśmy do tej inwestycji dołożyć, żeby ją móc realizować po procedurze przetargowej. Mając już wcześniej doświadczenia z tego typu obiektem, już wiemy, z czym się zmierzyć, gdzie są wyzwania, gdzie są trudne odcinki i do nich odpowiednio przygotowani jesteśmy w stanie sprostać tym wyzwaniom. Bardzo się cieszymy, że możemy to realizować. Projekt jest ponadczasowy. To jest któreś dziesiąte nasze przedszkole i do tej pory tak pięknego przedszkola, żeśmy jeszcze nie wybudowali. Z zewnątrz jest jedno, ale jak się wejdzie do środka, się poczuje właśnie magię tej przestrzeni, gra świateł, rozwiązania ponadczasowe. To trzeba zobaczyć, to trzeba poczuć. Jest bardzo nowoczesnym obiektem z grupy obiektów pasywnych, praktycznie zeroemisyjne. To też należy podkreślić, że przy dzisiejszych rozwiązaniach są już ponadczasowe jakieś systemy zastosowane właśnie w tego typu obiektach. Stwarzamy warunki dla rodzin. Nam się ta inwestycja po prostu opłaci. Nam jako mieszkańcom, jako miastu, bo rzeczywiście dbamy o swoją przyszłość, więc te pieniądze są rzeczą istotną, ale tu w wypadku dofinansowania, które pozyskaliśmy, odciąża to troszeczkę budżet miasta i pozwala nam tą inwestycję zrealizować. Cieszymy się, że to jest obiekt już współczesny, nowoczesny, gdzie te koszty bytu, bieżące utrzymania tego budynku będą z pewnością inne w stosunku do budynków, które użytkujemy obecnie. Z punktu widzenia użytkowego to będzie obiekt bardzo ekonomiczny, ponieważ będzie samowystarczony. Systemy fotowoltaiczne plus magazyn energii, pompy ciepła, gruntowe mienniki ciepła powodują, że użytkownik nie będzie ponosił kosztów użytkowania tego, tak? Kosztów energii, praktycznie zeroemisyjne. To jest dzisiaj, przy dzisiejszych kosztach, gdzie każdy wie, ile rachunek za prąd i za gaz kosztuje, no to jest ogromny, ogromny plus. Wykonawcami są Opolanie, firma z Opola. Projektantami są również Opolanie, architekci z Opola. Projekt jest nowoczesny, bo i odzysk wody deszczowej i rzeczy związane z pozyskiwaniem ciepła słonecznego, energii słonecznej, więc jest to taka perełka lokalna, a z drugiej strony rzeczywiście jakość tego wszystkiego jest taka, że jak zresztą dzisiaj słyszeliśmy na konferencji prasowej, jest to najlepszy tego typu obiekt, jaki był do tej pory budowany przez firmę, która budowała takich obiektów bodajże kilkanaście, więc takie opinie cieszą. Opole ma siłę, Opole ma moc i oby tak dalej.